Codzienne sytuacje, zwykłe domowe zajęcia mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Niejednokrotnie podczas aktywności w kuchni korzystamy z różnego rodzaju tłuszczy, a do zapłonu oleju spożywczego dochodzi w kilka minut, gdy osiągnie on temperaturę 200 stopni. Chwila naszej nieuwagi może skończyć się tragicznie. Wszystko zadzieje się w ułamkach sekund. Pożar. Pierwsza myśl – zalać wodą. Błąd. Woda jako lżejsza opada na dno, zamienia się w parę wodną i eksploduje. Zabiera ze sobą olej, który odtąd w postaci płonącej chmury spala się jeszcze intensywniej. W takim razie jak powinniśmy się zachować? Najlepszym sposobem jest odcięcie dopływu tlenu poprzez nakrycie naczynia przykrywką. Zrób to powoli, zaczynając od bliższej krawędzi, aby płomienie cię nie poparzyły. Nie podnoś przykrywki do czasu ostygnięcia naczynia. Drugim sposobem jest użycie gaśnicy domowej. Odbezpiecz gaśnicę, skieruj w kierunku pożaru i zacznij omiatać źródło ognia aż do zgaśnięcia płomieni. Pozwól naczyniu ostygnąć oraz przewietrz pomieszczenia. Płonący tłuszcz to olbrzymie ryzyko poparzeń. Miej świadomość.